Witam. 21 grudzień 2023 rok, godzina 10:31, Ryszard Borowicki. I tak wygląda nasz kosmogram. Już jesteśmy w ostatnim dniu naszego strzelca. Słońce przechodzi do koziorożca, dlatego też mamy 2D, nie wiem czy widać. Tutaj pod strzelcem, tutaj, o, tutaj w tym miejscu. Oj, ciężko mi trafić. Mamy 2D skorpiona. Strzelec, 2D skorpiona, czyli ostatnia. I dlatego też 5 świateł. Proszę zwrócić uwagę na 5 świateł. I 6, które trzyma mnich. No i w gruncie rzeczy tutaj dwie postacie, bo dwa różne podejścia do tych symboli. Czyli 5. 5 to wiemy, że 5 to 5, a 6 to 6. Najbardziej zwróćcie uwagę na gwiazdy. Będziecie już wszystko wiedzieć, o co chodzi, gdzie, co, jak. Tam, gdzie było 5, ostatnio przyroda się bardzo zbuntowała i zrobiła sobie trzęsienie ziemi, które no, 47 osób zdaje się, że zginęło i 700 rannych. No jest to duże ostrzeżenie. A tam, gdzie 6, no to nadal istnieje tam jakaś dziwna sytuacja. Także tej dziwnej sytuacji. No a co u nas? No, według po prostu poezji, tam wszędzie, gdzieś na świecie wojna, nasza wieś spokojna. Tak chyba tak, mniej więcej tak to brzmiało. Nie chcę to tutaj, może niedobrze powiedziałem, bo YouTube mi zakwestionuje, ale miejmy nadzieję, że chyba nie. Bo ostatnio dosyć bardzo robił mi kłopoty z filmami, to znaczy w jaki sposób? No, cenzura. W tej chwili odpuszczono mi dwa ostatnie filmy przeszły tego jednego dnia i otrzymałem przeprosiny, co prawda po 3 dniach, że film nadaje się dla reklamodawców. Czy to jest coś ważnego? I tak i nie. Z każdego filmu, tak jak powiedziałem, to jest parę groszy, ale jeżeli film ma oglądalność 500 osób, a ma 40 groszy, no to o czym rozmawiamy? A film, który ma 100, na przykład ma 7 zł. Może by się Państwo zaczęli śmiać, że na co to starcza? No jak to na co starcza? Na proste rzeczy, na takie jak domenę, przypuśćmy, potem jeszcze jakieś sytuacje związane nawet z tymi świeczkami. No żartuję w tym momencie, ale taka jest prawda, no taka jest rzeczywistość. Czasy nie są łatwe i teraz sobie popatrzmy na interpretację. No musimy brać pod uwagę, że na przykład w strzelcu jest Mars, Słońce już uchodzi i Merkury był niedawno. Niedawno, bo dokładnie na dzień przed chyba retrogradacją wszedł właśnie w koziorożca. I teraz to, co mówiłem, że koziorożec będzie wyciągał wszystkie historie i Merkury w koziorożcu oczywiście retrogradującym, Mars mu pomoże i Słońce oczywiście jako ostatnia dwada zrobi ofiary, czyli zrobi tutaj. Zresztą, co to ukrywać, ofiar było sporo, bo także właśnie ten sześciopłomień jest też przedstawicielem pewnej ofiary, gdzie jeden z naszych uczestników tutaj po prostu no, potraktował którąś z którychś z tych płomyczków i żałował, że nie czymś innym, na przykład jakąś tam po goleniu, a nie jakimś tam talkiem.
I no, po prostu no, faktem, że się lepiej trzyma drążka, jeżeli ćwiczy na drążkach, a jeżeli podnosi ciężary, to też nie kręci się ten ciężar. No i uniósł ciężar bardzo potężny i chyba jeden z najpotężniejszych, jaki można było, i jednocześnie wyzwolił pewne działania, które teraz ktoś może zapytać się, no ale wie pan, no to jest źle. Niezupełnie. Dlatego, że teraz, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje, no to troszeczkę powiedzmy, że nazwijmy to wszyscy my, którzy jesteśmy spod znaku raka, a rak jest tutaj jest księżyc. I zwróćcie uwagę, ja już o tym mówiłem, że księżyc w raku nie stanowi dobrego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że jest w stosunku do siebie, czyli do swojej sytuacji, kwadraturze, a jeżeli jest kwadratura, no to wiemy, że to jest tak zwana. Ja zresztą miałem tą wypowiedź tutaj, że jest to taki tak zwany konflikt, i ten konflikt jest zapłodnieniem. To jest moment, właśnie tutaj trzeba to zrozumieć. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli księżyc znajduje się w tym momencie, to na przykład dla astrologa, który stoi po stronie, przypuśćmy, jednej, jest to bardzo dobre, i dla drugiej strony też jest bardzo dobre. Dla tej dobrej i złej. Tylko teraz kwestia rozegrania całej sytuacji. Taką sytuację można brać w systemie jowiszowym i w systemie saturnicznym. Jowiszowy jest to ten dodatni, a saturniczny ten ujemny. Tylko Saturn wymaga od nas egzaminów i świadomości pracy, nazwijmy to pracę u podstaw, kiedy Jowisz daje nam to za darmo. Teraz trzeba przyznać, że ten układ, który zrobił, nie potraktował poważnie tej pracy za darmo. Ale u podstaw bardzo dokładnie realizował, i ta realizacja przeszła pewne nieoczekiwane skutki, dlatego że jedna rzecz, że jeżeli pracujemy u podstaw, to musimy dać jakby karmę. I tą karmę dano, ale ta karma nie dotarła do ludzi światłych. Czyli tak zwanego, powiedzmy, że o piętro wyższego poziomu. Między innymi ja znajduję się w takim mieście właśnie. Takim mieście, które jest tak zwane bardzo, akurat tego koloru nie ma, no to tutaj nawet ja nie lubię, znaczy nie to, że nie lubię, no ten kolor jest nieinteresujący mnie, no ale o, tutaj pokażę. To jest stare wydanie, ale ten kolor macie tutaj. O, to jest ten kolor. Ja specjalnie tak pokazuję tutaj. Ten kolor, ten, który tutaj palcem pokazuję, albo o, nad moją dłonią. Nie ten, gdzie są napisy, tylko ten, który jest tłem, żeby już ku wyrazistości, bo niektórzy. No, pamiętajcie o tym, że astrologia jest po to, żeby myśleć. I w dodatku jeszcze myślenie, jeżeli rozwija wam jakieś inne spostrzeżenia, to ja się bardzo cieszę, dlatego że te spostrzeżenia dają wam większą perspektywę, po prostu dużo łatwiejszą. I teraz sobie popatrzmy. Jeżeli tutaj mamy także Chirona w baranie, mamy księżyc, no to wiemy, że to zapłodnienie jest bardzo silne. O, tutaj, tu, aj, 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 aj. Mamy tu Chirona, księżyc. Ale w byku mamy Jowisza i Urana. Uran jest odpowiednikiem naszego drogiego Merkurego. Tu. Merkury był w Strzelcu, wszedł w retrogradację
I z kolei on nie przepuści tego wszystkiego, dlatego że byk ma charakterystykę posiadania i wiemy o tym, że ten przywódca, który dzisiaj jest, jest bykiem. Ale byk, kiedy jest w byku, prowadzi do rozwodu. Kiedy Uran wchodzi na swój teren, zmienia ten teren. I jeżeli człowiek czy całe społeczeństwo nie pojmie jakiejś tam sytuacji, to to się zaczyna obracać. Ja to nazywam młynem, bo młyn to robi. Jak ktoś kiedykolwiek miał do czynienia z wodą, najbardziej ci, którzy mieszkają nad Wartą, bo Warta jest jedyną rzeką, która jest na, przypuśćmy, na wyżyną nizinie, a ma charakter strumienia. Bardzo szybko płynie i ona ma wiry. I jak ktoś wie, jak postępuje wir, na 100 skoków do tego wiru, 20 się nie uda. I lepiej nie próbować, nawet jak się jest świetnym pływakiem, wskoczyć w ten wir, ponieważ można po prostu zginąć. Ale kiedy człowiek się znajdzie w tym wirze i wie, jak postępować, ale przez przypadek, to ma 80% szansy, że z tego wyjdzie. I teraz popatrzcie sobie na te układy i stosunki. Te, które tutaj macie w tych świeczkach, macie w tych figurkach, które są z jednego regionu i tam się stało to nieszczęście w tym regionie. To prawda, one są, bardziej reprezentują Tybet i Nepal niż na przykład ten państwo środka, nazwijmy to, no ale trzeba jakoś to, ale to się kojarzy wszystkim właśnie z takimi rzeczami, a nie innymi. I teraz popatrzmy sobie jeszcze na jedną rzecz, że jedyną planetą w tym całym układzie, która jest, nazwijmy to, u siebie, bo teraz popatrzmy sobie, Uran nie jest u siebie, Jowisz nie jest u siebie, Księżyc nie jest u siebie, Saturn nie jest u siebie, Pluton nie jest u siebie, Merkury nie jest u siebie, Słońce nie jest u siebie, Mars nie jest u siebie, Wenus nie jest u siebie. To która planeta jest? Neptun. Neptun jest jedyna planeta łącznie z Saturnem. Więc ona egzaminuje wszystkie sytuacje, które są na podstawie egzaminu, tylko z tym, że z przeszłości. Więc to jest egzamin mniej więcej coś takiego. Jasiu, nie nauczyłeś się, to Jan na pewno się nie nauczy. Bo pamiętaj o tym, że to, co się nauczyłeś, takim jesteś, albo skąd pochodzisz, takim jesteś. I tutaj właśnie wychodzą te wszystkie pokoleniowe sytuacje przez tego przepraszam, przez węzły. Węzły, które są, tutaj jest w wadze, a tutaj jest w baranie. I teraz mamy tu Chirona i mamy tu Księżyc. I teraz przypuśćmy w założeniu. Ja akurat szkoda, że nie rysuję, bo powinienem narysować, ale węzły jest w trygonie do Marsa, węzeł, i w koniunkcji do Księżyca. A więc pamięć nasza, narodowa, tak zwana zbiorowa, ma pewne sytuacje, które pamięta z dawnych czasów i nie pozwoli sobie na to. Bardzo ładnie słyszałem teraz, że ktoś się odwołał do naszego hymnu, co szczerze mówiąc, mnie ten hymn polski nie pasuje. Wolałbym Rotę jako hymn, albo nawet Bogu Rodzicę, dlatego że jest to taki hymn troszeczkę nawołujący. On jest przepiękny, nie ma gadania. To ja nie mówię, że nie, ale wolę jednak, Boże, coś Polska. Dlatego, że wolę odniesienie do
czegoś, co nas buduje. I pamiętaj, i to, co mnie bardzo denerwuje, no przeniesienie, mówi się o Warszawie jako stolicy. No dla mnie, ja bym, przepraszam, ale rozwalił to, bym przeniósł albo do Poznania, czy do Krakowa, nie jestem pewien, czy bym to nie wolał do Poznania przenieść stolicy. No, w Łodzi była kiedyś stolica przez krótki okres. No, skończyło się to dla Łodzi tragicznie. To był ten okres powojenny, bo Warszawa była zrujnowana i chciano z Łodzi zrobić stolicę. Gdyby zrobiono, ponieważ w środku kraju leży miasto sobie, no ale tutaj, gdyby była stolica, to naprawdę by była stolica. Ojejku, nie chciałbym w ogóle opowiadać o tym, bo kiedyś może to sobie zrobimy, ale z historykami, z ludźmi, co to jest Łódź. Zresztą Łódź jest obecnie diecezją i to podlegającą bezpośrednio Watykanowi, czy nie podlegamy tutaj tej kwestii, że podlegamy pod. Mamy swojego kardynała. I najciekawsze, że ten kardynał troszeczkę chyba przekracza pewne granice historyczne. No, to są tak zwani nowocześni, czego ja tutaj z panem, no mogę wymienić to nazwisko, pewnie się nie obrazi, z panem Cejrowskim, raczej podchodzimy do tego w tym samym kierunku. I obojętny, czy ja bardzo lubię taki moment, dlatego że w momencie, kiedy jesteśmy na jakiejś barierze, to w tej barierze podejmujemy ten sam ruch, czyli do góry szlaban. I żeby było przejście czyli od dołu do góry. I to się może tak stać. To się tak może stać. I teraz, jeżeli patrzymy na jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna. Dziwna rzecz. A może lód odpadł z dachu. Tam jeszcze trochę lodu pewnie zostało gdzieś tam, bo mamy. Albo ktoś czyści parapety. No nieważne, usłyszeliście ten hałas. Jedna rzecz, zaraz wam pokażę. Wenus, opozycja Uran. Wenus i jedziemy do góry, mamy tutaj Urana. Wyjątkowo niebezpieczna historia, bardzo niebezpieczna. Bo tak jak powiedziałem, że Uran ma swoje widzimisię i swoje zastanowienia. I teraz trzeba by się zastanowić, jak to pójdzie, w jakim kierunku pójdzie. Jutro już mamy koziorożca. Dzisiaj będę robił ten film na jutro, bo zauważyliście, że ja nie lubię robić filmu wtedy przed. Lubię robić w trakcie wydarzeń, a właściwie w trakcie. Dlatego, że tak jest. No, po prostu ja zauważyłem, że kiedy wyprzedzam, czasami lekko naginam. A nie lubię tego naginania, wolę tą rzeczywistość. Wolę pokazać Państwu, co się może zadziać. No i to się dzieje. To jest najgorsze, że to się dzieje. Jak przejrzycie sobie te stare filmy moje, czy sprzed miesiąca na przykład, i no najlepiej przed miesiąca obejrzycie. Ja wiem, że to długo trwa i to jest nudne, no ale no, astrologia jest nudna, tak, żeby. Kiedy ja mam mieć wykład, to ja tydzień jestem wyłączony, bo ja muszę się najpierw zrobić materiał, potem zastanowić się, co nad tym materiałem. Tak samo jak tutaj z Państwem siedzę. Tutaj omawiam te planety, potem je łączę wszystkie, to są te tak zwane aspekty tutaj, które są. I potem historycznie muszę przebiec przez przynajmniej trzy koniunkcje. Jeżeli teraz mamy koniunkcję na przykład Plutona, to jest, wiecie co ile lat, no to jest przypuśćmy 200 lat, tak? No i teraz 200 lat to jest przypuśćmy 600 lat, 700 lat, trzeba przejrzeć. No to nie jest tak, że 600 lat, to są tylko trzy koniunkcje,
trzy kwadratury, znaczy więcej jest tych kwadratur, ale w tych 3 latach, tak? No i opozycję. I wtedy przejrzeć historycznie, co się wydarzyło. Także trzeba poprzeć to jeszcze jakąś planetą. To jedna planeta to jest za mało. Najlepiej by było 4. Więc jeżeli robimy Plutona, to dobrze by było zrobić Pluton-Mars. Na przykład tą samą odległość, rozumiecie, od Plutona. Na przykład kwadraturę Plutona z Marsem. Zaraz zobaczymy, co dzisiaj mamy. Akurat dobrze. O, jest fantastyczna sytuacja. Pluton, kwadratura Jowisz. Tutaj mamy Jowisza, a tutaj mamy Plutona. I tutaj jest w tym miejscu jest właśnie ta kwadratura. O. Tutaj. Nie wiem, czy widać. Widać, widzicie. O, na górze jest Jowisz, jedziemy do dołu i na równi jest tutaj Pluton. O, i jedziemy tak, tak. No i mamy tą kwadraturę. I tą kwadraturą jedziemy od, przypuśćmy, nie wiem jak często będzie. No mnie, Jowisz jest o 12 lat, ale Pluton nie jest o 12 lat. Nie zawsze ta kwadratura może istnieć, chociaż powinna. I na przykład jedziemy takim systemem. I jeżeli bierzemy to poważnie i chcemy zrobić taką sytuację, to bierzemy jeszcze w tych samych znakach, czyli mamy dokładnie Plutona mamy w Koziorożcu i Pluton, czyli co 200 lat. No i mamy Jowisza, mamy w Byku. No i taką szukamy takiej kwadratury. To już jest odpowiedź. Można też, co ja też robię czasami, w opozycji. Czyli mamy koziorożca, mamy raka i mamy byka skorpiona. I możemy robić skorpion rak i wtedy mamy jakby większy podgląd do pewnych. Z tym, że to trochę myli, ale jeżeli robi się coś takiego, historycznie wracając do tyłu, daje nam po prostu większe spektrum pewności, że to, co mówimy, tak jak ja wtedy powiedziałem w Łódzkim Domu Kultury o Trumpie, że przyjedzie do Polski, gdzie zaczęto się ze mnie troszeczkę śmiać, kiedy przyjechał i ja miałem akurat na kilka dni jakoś tak po. I wtedy podszedł taki pan starszy i mówi, wie pan, ja się śmiałem z pana, a teraz już mi nie jest do śmiechu, kiedy Trump przyjechał najpierw do Polski. Niektórzy mówili, że tak, no bo Trump sobie przyjechał, bo tamto, o 10, że tylko. To, co wam opowiadałem, że na tym zjeździe astrologów byłem pierwszy, tak? I moi koledzy wszyscy mówią, to ty jesteś najważniejszy, bo na wszystkich wystawach i że ktoś jest pierwszy, jest najważniejszy. Ja, no akurat u nas tak nie jest, znaczy w astrologii tak nie jest, bo to dziewczyny chyba ustawiły po to, żeby tylko odwalić mnie i koniec. I ja dlatego też między innymi zlikwidowałem się z tych wszystkich towarzystw, ponieważ no, nie lubię zabierać ludziom czasu. Nie lubię, bo dla mnie czas, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że nie lubię, kiedy ktoś sobie kpi z profesora Leszka Weresa. A tych osób jest bardzo dużo i w dodatku tak zwanych cichych wrogów i dziwię się, że profesor Leszek Weres no powiedzmy jest taki układny jako grzeczny byczek. Tutaj nie ma grzecznych byczków, albo się jest twardym i uczciwym w stosunku do swojej postaci, bo czy się cierpi? No, Każdy cierpi, traci przyjaciół, traci kolegów, traci to, albo potem zyskuje. Tak, zauważyłem na przykład ostatnio, że ktoś się wypisał, tak, ode mnie, subskrybentów.
Ja tylko bym chciał wiedzieć, kto, albo do YouTube'a mam pewne, znaczy nie mam z żadnych tych, ale żeby ta osoba już nie mogła znaleźć się u mnie jako subskrybent, a tam są, zrób film dla powracających. Jak ja mam się ścieszyć z osób, które zmieniają co chwilę, sobie wchodzą i wychodzą, wchodzą i wychodzą, wchodzą i wychodzą. To nie jest ładne. Ja w tej chwili dążę do tych 5 tysięcy, tak? To jest dla mnie będzie no, bardzo ładny subskrybentów. Jeżeli ja subskrybuję kogoś, to ja się nie wycofuję, chyba że ta osoba zacznie politycznie coś mnie zacznie irytować. Ale jeżeli mnie zacznie irytować, to ja tam robię opis. Dlaczego? Bardzo nie lubiłem kiedyś pana Cejrowskiego i uważałem, że pan Cejrowski to był chyba WC kwadrat, czy jakoś tak to się nazywało. I właśnie zaprosił wtedy panią Godecką do swojego programu i zapytał się bardzo prostą rzecz pani Godeckiej, no zresztą dziennikarki i astrolog, która nauczyła się astrologii i właśnie tak nauczyła się astrologii, że się nie nauczyła chyba do końca. I zapytał się, jakim ja jestem znakiem? Po pierwsze, pan Cejrowski jest osobą publiczną, czyli można sobie przejrzeć ten jego życiorys i to wszystko przed i troszeczkę się nauczyć, bo powinno się jako dziennikarz nauczyć się. To nie jest tak, jak ja robię ad hoc, że ale jest ta różnica, że po pierwsze, zaczęła strzelać tymi znakami i pan Cejrowski się zaczął śmiać, mówi, nie, ja jestem rakiem. I faktycznie, jeżeli się ogląda, ja już to powtarzam jak mantrę, jeżeli się uczymy o raku, raki są tak jak wycofane troszeczkę, lekko i raki pewne rzeczy mają, skamuflowane. Ja w jednym filmie powiedziałem, że raki są, lubią, jak to się mówi, mundurek taki, że nie lubią kolorów tego wszystkiego. I ktoś mnie zbombardował bardzo silnie, że ale pan Cejrowski jest rakiem i bardzo lubi kolorowe koszulki, to tamto. Nie, to nie jest kolorowa koszulka. To jest mundurek. Ten mundurek zawsze będzie kolorowy. I jeżeli tylko zakładamy, to on jest bardzo kolorowy. I to też trzeba nauczyć się odróżniać. To, że wojsko chodzi u nas w Polsce w zielonym, to nie znaczy, że całe wojsko na świecie chodzi w zielonym. Bo są wojska, które mają mundury czerwone. Po to, żeby je było z daleka widać, że jak oni przychodzą, żeby wróg się bał ich. I bardzo często takie kolory są bardzo. Karetka akurat. Jak się mówi o czymś ważnym, to one grasują. I jeżeli przyglądamy się temu wszystkiemu, to musimy bardzo mocno zastanowić się, gdzie jest puenta tego zdarzenia. Tak jak tutaj zapaliłem te świece i już wiecie o co chodzi. Te osoby, które przemyślały ten temat, dlaczego jest tutaj pięć. A dlaczego jest ta szósta, tak? I możemy zbudować sobie to, tak? I obrócić, i będziemy mieć te dwa trójkąty, a tu możemy sobie zrobić tą dłoń, która jest taka charakterystyczna nawet dla Leonardo da Vinci. Już podpowiada. I dlatego poszło to w kosmos, ponieważ mieścimy się w pewnym sensie w takim układzie, no. I to wcale nie jest błąd, który właśnie będzie reprezentowany za parę godzin. Za parę godzin będziemy omawiać te wszystkie systemy, będziemy omawiać właśnie ten układ tutaj tego świecznika bez tamtego, bo tamten świecznik już nas nie interesuje. I teraz mamy te układy tutaj tak zbudowane, więc zawsze to, co tłumaczę, co może niektórym bardzo nie pasować, żebyście w swojej percepcji umysłowej brali pod uwagę te zasady trójcy. Prawo, lewo, tak? I na wprost. Teraz na wprost
Może być jeszcze inaczej. Jeżeli jest retrogradacja, to ja się wycofuję, tak? Ale tutaj te dwie pary drzwi stoją przede mną. Ja się wycofuję, coraz dalej jestem, ale te dwie pary drzwi stoją. One się, są niezmienne. I teraz, kiedy wrócę do tej retrogradacji, ja znowuż mam albo na wprost, albo dwie pary drzwi. Ja w retrogradacji nie mogę zrobić takiego, że mogę skręcić sobie czy coś. Nie, ja historycznie wracam do przeszłości i mogę ją zweryfikować i naprawić. Jeżeli ktoś robi tego samego dnia historię, tą, która była, to uczę już astrologów, tych bardzo mądrych, to wraca do tej samej historii. Czyli już raz mieliśmy pana w ciemnych okularach, który tam kiedyś służył w Sieradzu i kiedyś tam właśnie się uczył u Sowietów i to kiedyś tam właśnie i kogo jest wtedy i tutaj wchodzi też pan automatycznie Kiszczak, który nie ma żadnego wykształcenia i stał się w stopniu jakimś, czyli powiedzmy, że wracamy do metody, to co powiedział Leszek Wałęsa. Bardzo mądre słowo, że to jest tylko kapusta, a w środku co jest? I pamiętacie takiego człowieka i on się zaprzyjaźnił też. No i przez to mamy jakieś tam górociągi. Tak, tutaj mamy spektrum jakby wiadomości. I teraz zobaczcie, jak daleko sięgamy. Popatrzcie sobie, jak daleko sięgamy, a to nie jest tak. Ja tylko wam pokazuję ten moment, kiedy robicie to bez wiedzy astrologicznej. Kiedy byście mieli efemerydy, możecie skoczyć tak daleko i tak przejrzeć sobie, czego ja nie będę robił, bo nie mam czasu na to, dlatego że jutro, dzisiaj trzeba opracować koziorożca, którego jutro będę referował. I to wszystko trzeba zrobić w jakiś bardzo ładny sposób, ale to wszystko jest materiałem, który musicie orientować się. Nie to, że Panie Boże, takim nie stworzyłeś się, takim nie możesz. Nie, nie, nie. My żyjemy w jakiejś sferze. My chcemy mieć, przypuśćmy, dobrze. To nie przeszkadzajmy ludziom, którzy chcą robić nam dobrze. To jest fakt, że tutaj ta opcja, która odeszła, to jest chyba bardzo duże zło, no powiedzmy, że zło. Czy niedobrze powiedziane. Ja nie jestem, to jest inna forma bolszewizmu. Cały czas tłumaczyłem, że w tym mieście, w tej samej drukarni pracował Lenin i Piłsudski. Się świetnie znali. Szkoda, że nie pracował tylko ten Adolfek. I Adolf bardzo żałował, że nie znał Piłsudskiego. Ale oni wszyscy w trójkę reprezentują tę samą gwiazdę. Oni wszyscy są czerwoni. My byliśmy na amarantowym tle. To było spowodowane zupełnie czymś innym, ale tło naszego godła jest amarantowe. Mało tego, to Piłsudski zdjął koronę. Nie kto inny. I Piłsudski wprowadził jednolite mundury. Także nie można było się zorientować, kto jest kto. Taka jest prawda. I taka jest rzeczywistość. I musimy to brać pod uwagę. Więc teraz musimy prawidłowo, powinniśmy przez te ileś lat, od tamtych lat, a właściwie od 24-7 roku, kiedy stworzyliśmy jedno z najwybitniejszych praw na świecie, z którego korzysta cały świat, to jest prawo handlowe, ale nie tylko. I nie mamy z tego nic. Ja nie pamiętam, 37 chyba był, tak?
Chyba tak, jakoś wyszło. Czy 34 albo czy 27, nieważne, ale w tamtych latach stworzono prawo, które do tej pory obowiązuje na całym świecie i my nawet nie zachowaliśmy sobie arbitrażu. To mówię do prawników wielkich, mądrych, do ekonomistów bardzo ważnych. Przecież powinniśmy zachować sobie prawo do światowe prawo arbitrażu. Wyobrażacie sobie, co by było? Byśmy byli Szwajcarią ekonomiczną? Przecież to prawda. Dlaczego nas nie lubią koledzy z Odry? Dlatego, że mieliśmy złotówkę opartą o 5 zł, a 5 zł to było bardzo dużo pieniędzy. Za 5 zł można było naprawdę bardzo dużo rzeczy kupić. Hektar ziemi kosztował 5 zł przed wojną. A jeżeli nie, to zapytajcie się, najlepszej ziemi kosztował 25 zł. Ale było tej ziemi od groma. Do brania. To nieprawda, że nie, dlatego że majątki poupadały, zostały. No macie dokładnie Łódź. Te fabryki, wszystkie, które są skarbu państwa, czy Poznańskiego, czy Schaeblera, czy Grobmana. One są wszystkie zadłużone w skarbie państwa. One nie należą. I jeszcze dzisiaj robimy taki numer, że robimy ulicę o tych nazwiskach przy dworcu Łódź Fabryczna. To trzeba być naprawdę, zamiast zrobić jak kogokolwiek, ojca Kozłowskiego, ulicę, człowiek, który był wykładowcą, młodym człowiekiem, który odszedł, młodzież go uwielbiała. To nie. Wokół kościoła jezuitów, oczywiście, tam są. Ojca Miecznikowskiego, ba, chwała za to. Ale nie mogłaby być przy dworcu, główna ulica? Tylko akurat tam? I taka, której właściwie, no, pójść, jeżeli idziemy ulicą Piłsudskiego, to wiemy, że idziemy to. A też sprzeniewierzenie straszne. Rydza Śmigłego i skrzyżowanie jest ulicą Piłsudskiego. No to trzeba naprawdę umieć. Znać historię. To są te proste rzeczy. Te proste rzeczy. A w tej chwili jeszcze jakie ulice nazwiemy? No, to co się dzieje w Hiszpanii, to co się dzieje w świecie. Macie dokładnie wykładnie. Jeżeli nie, musicie nauczyć się jednej rzeczy. Teraz będzie się konstytuowało prawo. Teraz jest miesiąc prawa, koziorożec. Koziorożec zaczyna się od koziorożca. Po koziorożcu jest wodnik, także będziemy mieć fantastycznie blisko wodnika i zobaczycie, jak popędzi to wszystko, jak to się wszystko zacznie wywracać. Potem będą szalone ryby, straszne ofiary. Ofiary takie, że sobie nawet nie wyobrażacie, czy my będziemy tymi ofiarami. Nie mówię, że nie. Ja tylko was przygotowuję. Potem wejdzie baran. Baran w koziorożcu to jest kwadratura. To nie jest przyjemne. To jest bardzo śmierdzące. Dopiero byk wtedy stanowi z koziorożcem prawo. I wtedy, jeżeli zwycięży byk, to będzie plus. Ale jeżeli zwycięży koziorożec, będzie bardzo źle. A dlaczego? To popatrzcie sobie na te pięć planet, które możemy ustawiać, te pięć punktów, które tutaj macie. Te pięć świec. I kiedy zapalamy świecę? Bo zapalamy w dwóch momentach. A przede wszystkim, kiedy. Dajcie sobie pytanie, czy ksiądz się modli bez ognia? Dlatego palą się te świece i dlatego tyle się pali tych świec. Zostawiam was. Zostawiam was, bo za długo będę opowiadał i wejdę w jakąś taką historię. Ale to po to, żebyście by wiedzieli, o co chodzi, żebyście nauczyli się czytać pomiędzy wierszami, którzy mówią, a opowiadają, bo opowiadać, a najbardziej prorokują. Wy macie prorokować, wy jesteście twórcami tych proroctw. Ja tylko pokazuję, gdzie są bramy. I to na tym polega, ponieważ możecie wejść w te bramy, możecie nie wejść w te bramy. Kiedy ja wam wyznaczę cel, to już jest koniec z wami.
To, co mnie zarzucają na przykład niektóre osoby, które nie znają się na astrologii. Proszę pana, pan ustawia kogoś. Ja nikogo nie ustawiam, otwieram, tylko pokazuję, w co może wejść, w którą stronę może iść. A jego jest wybór osobisty. On nie może powiedzieć, że astrolog nie kazał. Fakt faktem, mój kolega jest profesorem i powiedział, że przeze mnie. I tutaj na przykład jeszcze jeden, tutaj jest także profesorem na blogu tych numerkach tam, powiedzmy, że ten, który jest subskrybentem, też jest profesorem i też może powiedzieć, że przeze mnie został profesorem. No. Nie wiem, no, wszedł w dziedzinę, a dobry jest. No to można kogoś uszczypnąć, a można dać koko, koko, nie powiem dalej, i zostanie. Czy ma pretensje? No, jeżeli ma pretensje, to się bardzo cieszę. Jeżeli nie ma pretensji, to jestem zawiedziony. Słuchajcie, zostawiam wam, bo już tam powiedziałem, ja zawsze zostawiam, a jeszcze mówię. Dlaczego? Dlatego, że to jest ta puenta moja taka. Wiecie, sama końcówka jest najważniejsza. Także bardzo proszę o te subskrypcje, bardzo proszę o te łapki, bardzo proszę o opisy i bardzo proszę o myślenie. Naprawdę. Z Bogiem. I idźcie tą drogą, tą, którą wybieracie, które wasze serce wybiera. Bo jesteście na wzór i podobieństwo. A wzorem jest, no, kto? Chrystus. Do zobaczenia.